Komenda Powiatowa Policji w Mrągowie wzbogaciła się o dwa nowe pojazdy marki Opel Corsa. Auta, których zakup sfinansowały prawie wszystkie samorządy z powiatu mrągowskiego i Komenda Główna Policji, będą wykorzystywane przez dzielnicowych. Są to dwa nowe samochody, nówki, tak? Takich samochodów teraz w naszej komendzie no to mamy tylko dwa, te właśnie, które tutaj widać. Większość samochodów to wiekowe samochody, a każdy wiekowy samochód, jak wiadomo, no pociąga za sobą dużo napraw i są to koszty, tak? Także możemy się tylko cieszyć, cieszymy się bardzo, bo droga była ciężka, ale się udało, samorządy się solidarnie złożyły w różnych kwotach i mamy dwa nowe samochody dla naszych policjantów, dla policjantów dzielnicowych. Koszt jednego auta z wyposażeniem i oznakowaniem to 43 tysiące złotych. Zakup jednego z samochodów sfinansowały samorządy powiatu mrągowskiego, miasta Mrągowo i gmin Piecki, Mrągowo i Sorkwity. Drugi pojazd zakupiła Komenda Główna Policji. Są to pojazdy małolitrażowe, tak jak powiedziałem. Spalanie się okaże, czy będzie rzeczywiście takie, jak podaje producent, to jest w granicach średniego spalania 5-5,5 na 100 litra. To są pojazdy benzynowe, silnik 1,2 pojemności. Używane będą przez dzielnicowych, czy również do innych działań? Nie, będą używane przez dzielnicowych, ale oczywiście może być taka sytuacja, że jeżeli będzie taka potrzeba, to te pojazdy będzie mógł użyć każdy policjant, ale jak mówię, jak będzie taka potrzeba, a przeznaczone są i przyporządkowane do dzielnicowych. Mrągowskim policjantom życzymy, aby pojazdy służyły jak najlepiej i jak najdłużej.